Witaj w lekcji 14. Gdybym czekał na chwilę, w której dowiedziałbym się, kim jestem, albo na czym mi zależy przed rozpoczęciem pracy kreatywnej, to do dziś, zamiast tworzyć, białbym bomki, próbując zrozumieć samego siebie. Z doświadczenia wiem, że to właśnie tworzenie i wykonywanie pracy pozwala nam zrozumieć siebie. Są to słowa Ostina Kleona, popularnego autora książek poświęconych tematyce kreatywności. Są idealnym odzwierciedleniem tego, co chcę przekazać Ci w tym rozdziale kursu i całej tej lekcji. W dzisiejszym świecie twórcza praca, praca kreatywna, staje się podstawową kompetencją, jaką powinniśmy rozwijać. Wynika to ze zmieniającego się rynku, rozwoju technologicznego i postępującej automatyzacji wielu twórczych zadań. Aby umieć pracować kreatywnie, należy umieć myśleć kreatywnie. Aby myśleć kreatywnie, musimy mieć wypracowany nawyk kreatywnego myślenia. Jak wiesz z lekcji o nawykach, Nasze myśli i nawyki są powiązane bezpośrednio z naszym zachowaniem. Zatem jeśli chcemy zmienić nawykowy sposób myślenia, to musimy skupić się najpierw na zmianie naszego zachowania, bo zmiana myślenia podąży za zmianą zachowania. Ale jakie są to zachowania? Z jednej strony to wszystkie działania, które realnie powodują stworzenie czegoś, czyli twórcze działania, jak na przykład robienie notatek w trakcie nauki. Między innymi dlatego jest to jeden z ważnych, efektywnych nawyków edukacyjnych. Ale samo robienie notatek to nie wszystko, bo sposób w jaki je robimy ma bardzo duże znaczenie. Dlatego, że sposób robienia notatek jest powiązany z sposobem naszego myślenia. Zatem jeśli chcemy myśleć w sposób, który będzie wspierał kreatywność, powinniśmy skorzystać z metod tworzenia notatek, które będą to wspomagać. Chodzi oczywiście o tworzenie map myśli, które realizujesz w swoim podręczniku od początku tego kursu. W tej lekcji opowiemy sobie na wiele ważnych pytań powiązanych z mapami myśli. Czym są mapy myśli? sposoby notowania, organizacji wiedzy, a może sposoby myślenia? Jak tworzyć mapy myśli? Jak ich używać tak, aby rozwijały naszą kreatywność? Opowiem również na pytanie, czy istnieje coś takiego jak idealna mapa myśli? Oraz jakie są najważniejsze bariery, jakie prawdopodobnie napotkasz w trakcie tworzenia map myśli? Kiedy wiele lat temu poznałem technikę mapowania myśli, nie spodziewałem się, w jaki fundamentalny sposób wpłynie ona na mój sposób myślenia. Rozwiązywania problemów, uczenia się i pracowania. W tej lekcji postaram się pokazać Tobie na jak wiele sposobów możesz wykorzystać mapy myśli, tak aby zwiększyć swoją kreatywność oraz efektywność nauki i pracy. Zrozumiesz dzięki temu wartość z nawykowego organizowania swoich notatek oraz myśli w formie map myśli. Będzie to również okazja do stworzenia kilku map na tematy oderwane od tematyki kursu, tak dla własnej praktyki i zabawy. Ostatecznie, jak to powiedział Austin Kleon, tworzenie to twórczy proces, który pozwala zrozumieć siebie. A myślę, że w pewnym sensie dla każdego z nas. Jest to ważne i warto to robić. Miłej nauki i miłego mapowania myśli. Do zobaczenia w pierwszym nagraniu.